Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Trochę słów o Sony Xperia 1 Mark III, czyli recenzja, tak to sobie nazwijmy, po tym jak ja mogłem trochę poużywać. Co odnośnie tego smartfona i jakie są moje wrażenia, więc krótko. Kwestia wyglądu może się podobać lub też nie, ale na pewno nie oszczędzano na nim. Z tyłu jest Gorilla 6, na przodzie Gorilla Victus, trochę utytułana w paluchach, ale to jest, jak się telefon używa, mogę sobie przetrę. No i cóż, wygląd naprawdę może się podobać. Czarny fajnie, chociaż trochę widzę, że się potrafi kolor zedrzeć z metalowej ramki. No gdzieś został przesunięty, bo to telefon testowy, więc no jest taka szansa, no ale naprawdę wygląda ładnie. Bryła mi się podoba, fajnie to leży w dłoni. Jest, ostrość łapiemy, ale jest USB typ C, jest też to, czego nie ma w większości smartfonów, które no, sobie można teraz gdzieś tam zakupić, czyli jest gniazdo słuchawkowe właśnie od góry, więc no naprawdę super sprawa i naprawdę ten telefon fajnie brzmi na tych słuchawkach, w zależności co podłączycie, ale jakoś mam wrażenie, że lepiej niż większość wszystkich innych, które gdzieś tam lecą przez przejściówki lub też tego typu tematy, więc pod tym względem naprawdę fajnie. Też fajne jest to, że macie te dodatkowe przyciski, czyli przycisk do robienia zdjęć, tylko że jest fajnie, nie fajnie, bo jak chcecie sobie coś z nim zrobić, ok, ale gdzieś jakiś macie zoom i tak dalej, no to trochę wam przytrzęsie to zrobieniem zdjęcia, a niestety opcje aparatu i oprogramowanie nie jest w stanie tego przyciśnięcia, czyli delikatnego ruchu wyrzucić, no i czasami może być problem. Jest czytnik linii papilarnej, który nie należy do najszybszych, no jak za tą cenę spodziewałbym się zdecydowanie szybszego czytnika. Tu jest na poziomie telefonów za 2000, a nie za 3000, jeśli chodzi o jego prędkość działania. Więc jest naprawdę wolny, to muszę przyznać. Cenny, bo praktycznie za każdym razem rozblokujecie ten smartfon, ale jest za wolny moim zdaniem. No i spoko, reszta z wyglądu na pewno. Te mało odstające aparaty to jest wielki plus, chociaż położycie ten smartfon płasko bez nich, to on się będzie na tych, jeśli coś było widać, na tych aparatach i tak kolebotał. Ale jednak no na pewno na plus jakieś etui fajne i można być super zadowolony. Oczywiście w aparatach myślę, że za chwilę oczywiście jest NFC, więc to już standard w tym telefonie za tą kwotę. Co mi się nie do końca podoba? Jest ekran OLEDowy, jest to ekran 4K, przy 120 Hz odświeżanie, no ale jasność jego naprawdę jest w tyle, jeżeli chodzi o konkurencję, czy to S21 Ultra, czy jakiś Mi 11 Ultra, Mi 11, naprawdę jest gorszy. No, oczywiście jasność jest słabsza, no, rozdzielczość super fajnie, odświeżanie te 120 Hz, mam wrażenie, że ono cały czas chodzi, te 120 Hz, cały interfejs jest z tym, że tak tego nie zauważycie, bo ja to nagrywam w 30, ale no po prostu jest super fajnie to płynnie wszystko działa, to mi się jak najbardziej podoba. Trochę mi się nie podoba to, że to plus i minus, no jest czysty w miarę Android, bo tutaj naprawdę Sony zbytnio nie ingeruje w Androida, chociaż aż się prosi, żeby nie wiem, był jakiś przycisk do zamknięcia wszystkich aplikacji, które macie otwarte, a nie trzeba lecieć tu w lewo i przyciskać, no można by trochę było nad tym popracować. Tak samo przełącznik tych wielu trybów, fajna sprawa, to mi się podoba, to na plus na przykład, więc tutaj możecie sobie wybrać otwarte aplikacje i dzielić sobie ekran, to fajnie działa. Ten tutaj przycisk boczny, no, jak ktoś ma małą rękę, to jest szansa, bo nie da się ukryć, że telefon jest bardzo duży, więc jego ergonomia, ja mam nawet problem, żeby dojechać trzymając go normalnie kciukiem do samej góry, więc no, może się to przydawać. Sam interfejs i działanie tego systemu, no powiem wam, że jest dobrze. Speed test tak w miarę ładnie te 12 GB pamięci RAM-u się zachowuje, chociaż czasami nie wszystko w tym RAM-ie jest. Sama prędkość działania tej Xperii w porównaniu no, do konkurencji na Snapie 888 nie jest ona najszybsza, nie jest najwolniejsza, trzyma się w miarę dobrze. Można być naprawdę super zadowolony z działania tego smartfonu. No, kupicie to, jeśli nie ma porównania wszystkich innych topowych flagowców w tym roku, to naprawdę telefon działa bardzo szybko. To jest na pewno plusem. Ale co idzie za tym działaniem tego szybkiego smartfona? No, powiem wam, że się grzeje. I to jest chyba jeden z większych problemów tej Xperii. Znaczy się, wszystkie Snapdragon 888, Exynos 2100, no grzeją się, no są gorące kotlety, nie da się ukryć, ale tutaj już robiąc jakieś benchmarki, grając dosyć długo, poczujecie, że
to ciepło robi to, że telefon troszkę gdzieś tam po jakimś czasie może przyciąć. Naprawdę potrafi to zrobić naprawdę bardzo ciepły, więc pod tym względem no, trzeba brać to też pod uwagę, więc jakaś taka sesja grania, jakieś godzinę, pół, no to już naprawdę będziecie mieli gorącego kotleta, chyba jakieś dobre tui, chociaż spowoduje to, że będzie on jeszcze cieplejszy, więc trochę później zacznie throttlingować minimalnie, więc no, nie jest to idealna opcja. Też w przypadku nagrywania, ale o czym będzie za chwilę w jakimś profesjonalnym trybie. Też fon mówi, że robi się gorący i robi się gorący, więc no, też gdzieś coś może nie do końca przydziałać, więc trochę tutaj system odprowadzania ciepła mógłby być lepiej rozwiązany. No, myślę, że rok, dwa i będą wentylatory w smartfonach. Zobaczycie, ale to Łucek mówi, zobaczymy, czy tak się stanie. Co dalej? Granie. Granie na tym smartfonie? No, ekran 21:9, duża powierzchnia do grania, dużo gierek jest, przegrałem, ale no, czasami nie wszystkie gry się skalują do tego ekranu. Czasami gdzieś macie tą część przyciętą, nie ma, jest czarny, więc no wiadomo, chociaż oczywiście sam z siebie też ma ramki i nie rozumiem też jednej polityki Sony, nie ma w ogóle rozblokowania tego ekranu twarzą. Jest kamera, było, zmieściłoby się tu się coś jeszcze, ale jest tylko czytnik linii papilarnych, jeżeli chodzi o biometrię. Nie wiem, nie rozumiem, wydaje mi się, że to już dawno powinno być zaimplementowane, w poprzedniej też nie było Xperia 1 Mark II, tutaj też nie, więc no, czekamy. Czekamy, myślę, że się w końcu doczekamy. Co idąc dalej, temat baterii i zasilania. No i tutaj powiem wam, że jest różnie. Tak naprawdę w zależności jak ciepło. Gdy jest cieplej na dworze, telefon się bardziej grzeje, bateria zużywa się szybciej. Gdy jest temperaturowo w miarę normalny, czy nie jest mocno obciążany, zużywa się wolniej. Można już go zajechać w 3 godziny na ekranie, a można wytrzymać 5 z hakiem, więc wszystko zależy jak sobie używacie tego telefonu. Też oczywiście kwestia jasności innych tematów, ale to każdy tak naprawdę wie odświeżenia ustawionego, więc no, czyli może on podziałać dzień, a może podziałać krócej, a może podziałać i półtora, więc no, wszystko zależy od waszych indywidualnych podejść i korzystania ze smartfona, czy non stop jesteście online i coś musicie sobie tu robić, czy też cały czas siedzi ten telefon sobie z powiadomieniami I nic sobie tam nie robi. Oczywiście jest też taki ten always on display, tak jakby na przykład to działa, jak sobie puknięcie czy coś. Można sobie to tam powłączać, poprzyłączać, ale no bo to też trochę zużywa prądku. I idziemy chyba do najważniejszej cechy tego smartfona, mianowicie tych aparatów. Popatrzcie, że tu jest zoom, który ma jakby dwie ogniskowe. I można przełączyć się między jedną a drugą, ale nie płynnie, ale jak to jest schowane i jak to nie wystaje jak konkurencja, no tak jeszcze tego nie ogarnęłam. W sumie trzy aparaty od właśnie, otóż to Sony. No i co nam potrafi ten aparat? No po pierwsze, powiem wam tak, ten smartfon raczej nie jest dla zwykłego zjadacza chleba, jest dla profesjonalisty, który no, chce nim nagrywać albo robić fajne fotki i tutaj naprawdę pole do popisu ma no, takie, że łohoho. Normalnie jak wszystkie ustawienia jakie macie w porządnej lustrzance albo w porządnym smartfonie, aparacie bezlusterkowym, wszystko możecie sobie tu poustawiać, wszystko jest, no priorytety, ekspozycje. No, jak ktoś ogarnia te tematy dobrze, to sobie naprawdę może strzelić fajne zdjęcia. Jak ogarnia trochę mniej, no to ma albo automatyczny, gdzie już coś trochę może pozmieniać, albo ten podstawowy, gdzie standardowo sobie cyka foty. No i jakie w ogóle wychodzą zdjęcia z tego smartfona? Powiem wam, że wychodzą one naturalne. Jeżeli jesteście przyzwyczajeni do jakichś takich przekoloryzowanych, podkręconych zdjęć z innych smartfonów, to wam te zdjęcia mogą się prywatnie, mówiąc krótko, wydawać jakieś brzydkie, niezbyt ładne, dziwne, jakieś takie nijakie, ale po prostu są takie, jakie być powinny, czyli wychodzą naturalne. Oczywiście można wszystko robić też w RAW-ach, później idealnie sobie konwertować, podkręcać te zdjęcia tak jak chcecie, więc pod tym względem akurat Xperia jest rozwiązana moim zdaniem dobrze. Czyli jest to telefon nie dla Kowalskiego, tylko dla zjadacza chleba, chociaż cóż, co można powiedzieć o tych zdjęciach? O dziwo szeroki kąt jest całkiem niezły, daje radę, nawet w gorszych warunkach oświetleniowych nie sypie się, nie ma problemów, tak jak większość innych aparatów, że coś gdzieś tutaj jest, ostrość słaba, kolorki coś nie halo. Właśnie kolorki to w ogóle jest no, inna trochę inszość w tym smartfonie, gdyż nie są jakby zbalansowane poszczególne obiektywy, więc każdy robi fotę jak chce, mówiąc krótko, więc mogą się różnić pod względem barw, to na pewno. Standardowy aparat, no bardzo dobry bym powiedział, jest, no może to jest, czy to jest top of the top? Zależy na co patrzycie, jeżeli patrzycie pod względem właśnie tego naturalności i
możliwości później obróbki tego zdjęcia i zrobienia z nim co się chce, no to jak najbardziej tak. A jeżeli chcecie fajną fotkę już od razu, no to na pewno jakiś S21 Ultra, Mi 11 Ultra, zwykłe iPhone zrobią te zdjęcia ciekawsze dla oka, ale no wiecie, wy to sobie możecie podkręcić, bo to telefon dla profesjonalisty. Tak jak mi się po prostu wydaje, taki zamysł musiał mieć tutaj Sony. Jeżeli chodzi o zdjęcia nocne, też jest, powiedziałbym wam, że dobrze, ale tu już najbardziej właśnie widać tą zmianę temperatur i kolorystyki każdego zdjęcia. Szeroki kąt, ciemniejszy, jasny. No właśnie, nie da się ukryć, że oczywiście szeroki kąt jest ciemnym obiektywem, więc w ciemnych zdjęciach on będzie najgorzej wypadał. Ale reszta już, tak powiem, że wam w miarę, chociaż czasami jest problem z utrzymaniem ostrości właśnie przez to, że cykamy tym przyciskiem i te zdjęcia są poruszone i w nocy to czasami wychodzi niestety. Poza tym, no fotograficznie naprawdę fajnie. Szczerze mówiąc, jeżeli ktoś bardziej chce coś ogarniać i ustawiać sobie wszystko, zdjęcia wypieścić, postawić ten telefon na statywie, żeby to służyło jako dodatkowo zamiast jakiegoś porządnego aparatu, no to można tutaj być zadowolonym, moim zdaniem. Ale jako zwykły Kowalski, jak się nie znacie, to mogą wam te zdjęcia się nie do końca podobać. Też oczywiście kwestia nagrywania, to na dzień dobry oczywiście mówi nam smartfon, że ten telefon może się zagrać. No bo niestety może. No i tutaj, jeżeli chodzi o nagrywanie, ta aplikacja do nagrywania wszystkich rzeczy związanych z... O, tu w ogóle jakieś mam przepalenia, bo coś mam poustawiane dziennie. No nieważne. Sobie w auto. Tu wszystko zresetujmy. Chodzi o to, że też naprawdę ten telefon potrafi nagrać bardzo dobre filmy. Kwestia ustawienia sobie wszystkiego, co chcecie. Ale bardziej wiadomo, no to już dla profesjonalnych osób, reszta będzie w automacie nagrywała, więc no tutaj nie powinno to jakimś być wielkim minusem, plusem. No, ciężko to powiedzieć, no. Jeżeli chodzi o tą kwestię fotografii, nagrywania, to raczej po prostu dla osób, które się znają, bo osoby, które nie ogarniają w ogóle fotografii, no pomyślą, że nie do końca. Coś jeszcze jest fajne. Oczywiście głośniki, które są stereo umieszczone na froncie, grają ładnie. Nie powiedziałbym, że bardzo dobrze, ale dobrze, więc no tutaj nie mam zastrzeżeń. O dźwięku na słuchawkach już wam powiedziałem. No i cóż, chyba w sumie tyle odnośnie tej Xperii, czyli jakie jest moje zdanie? Trochę za drogi ten jest telefon. Nie jest on dla każdego, bo nie każdy wykorzysta możliwości fotograficzne jego. Jeżeli chodzi o takie zwykłe resztę kwestii użytkowania ekranu, działania temperatur, zarządzania wszystkiego, no jest bardzo dobrze, chociaż no innym wychodzi moim zdaniem to troszeczkę lepiej, więc no cóż, takie mieszane uczucia. Gdyby był trochę tańszy, myślę, że na pewno fajnie można się nad nim zastanowić. W tej cenie wydaje mi się, to trochę przerostam formy nad treścią, jeżeli chodzi o telefon dla zwykłego Kowalskiego, jeżeli chodzi o osobę, która ogarnia fotografię, nagrywanie i chce mieć coś poręcznego, który naprawdę zrobi coś zdecydowanie lepiej niż większość smartfonów, jak sobie to wszystko ładnie poustawiamy, to wtedy myślę, że można być zadowolonym z tego smartfonu, więc tak w moich oczach wygląda Sony Xperia 1 Mark III. Macie całą playlistę porównania, testy, zdjęcia, gry, jak wypadają, więc sobie zerknijcie. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!